Siemaneczko, w 119 części Let's Play Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Zaczynamy odcinek od garści informacji, mianowicie troszeczkę sobie podekspiłem. Zacząłem od tamtej pierwszej bramy, szedłem w tym kierunku, żeby spotkać tego groźnego zwierza, na którego mamy zlecenie. Już nie pamiętam, jak on tam się nazywał, ale tam jest. O kurwa, dobra, spokojnie, to jakiś krab jest. Przy okazji ugotowałem sobie kolejne smarowidło. Stwierdziłem, że w sumie mogę zrobić... O ty skurwysynie. Czekajcie, twardziela musimy najpierw zrobić. Podczas Podczas farmienia wiadomo, że trzeba się podkarmiać, więc takie smarowidło stwierdziłem, że mi się zajebiście przyda. No i przydało. I dzięki temu smarowidłu też oczywiście wskoczyło 3 punkty siły i już nie muszę kupować eliksiru na razie. Mamy 105, dzięki temu mamy, co mamy? Szczypce kraba, żuwaczki pełzacza, płytki pancerza pełzacza, ciekawy skład. Mamy nową broń, rubinowe ostrze, plus 7 do broni walką, do... Jezus, polski język, trudny język. Do walki bronią jednoręczną. 76, ładnie to wygląda. Niestety kusza nam spadła, bo ta kusza tutaj, no ma tą penetrację pancerza, chociaż ciut słabszą, ale no niestety już żadnej premii nie mamy. Ale liczą się obrażenia, nie? I powiem wam, że ona już wygląda zajebiście, no zobaczcie porównanie. No, już wygląda naprawdę kozacko. To parek fajnie wyglądał, ale już trochę mi się znudził, był dłuższy czas. No i mieczyk spoko, wskoczyło coś nowego. Także to są te zmiany. Porobiłem też parę tych schematów na łuki. W zasadzie 3 schematy zrobiłem. I powiem wam jedno, opyla się. Opyla się to robić, czekajcie. Opyla się to robić, bo zarobiłem prawie 1,5 klocka. 1000 chyba z haczykiem wydałem na ulepszenie tej zbroi. Ale ogólnie opłaca się... handlować i sprzedawać gotowe produkty, zamiast od razu sprzedawać skórki czy pazury, nie? Takie są moje wnioski. Może się mylę, bo tam dokładnie tego nie liczyłem z kartką, nie? I tak dalej. Ale na oko rzecz biorąc, wydaje mi się, że to jest bardziej opłacalne. Zresztą właśnie sprzedamy sobie zaraz naszą poprzednią kuszę, tą dla nawargi, nie? Ona chyba kosztuje bazowo 1000 czy 1100. Także też powinniśmy nieźle... A co tu za jakiś chłystek stoi? Widzę, że masz kilka ciekawych rzeczy przy sobie. No. Tak mi się podobają, że aż zapraszam. Je wezmę. Zapraszam. Dobra, darmowy expik. To lubię. Coś jeszcze ci się podoba, śmieciu? Nie? Nie chcesz już nic powiedzieć? Nie chcesz sobie już nic wziąć ode mnie? Aż dziwne. Jak mi przykro, kurwa. Dobra. Banda jełopów została rozpieprzona. Dobra, to już sobie pobiegniemy tutaj. No oczywiście pod okiem naszej dzielnej straży. Co miałem powiedzieć jeszcze? Aha, sprzedajmy sobie tą kuszę, no właśnie. No i opłaca się właśnie sprzedawać gotową zrobioną broń, bo naprawdę jest fajna kasa na tym. Wydaje mi się, że większa niż ze skórek i pazurów. Tak. Mam broń na sprzed... Świetnie! Dobra. Zmora wargów, tak jest. Piękna sztuka. Mhm. A, połowę tego dostajemy. No tak, no... Nie byłem pewien, czy całą sumę, czy... Ale i tak się opyla, nie? No zobaczcie, 525 za 3 łuki, tam chyba 1400 łącznie zarobiłem, coś takiego. No i od razu nasza kieszeń lepiej wygląda. Wkurza mnie trochę, że za każdym razem Marvin wszystko zdejmuje, no ale dobra, trudno. Co? Lecimy, wracamy do... Aha, wracamy tak. Do kogo my chcemy tutaj wrócić? Czekajcie, bo się zakręciłem. Aha, już wiem. Te księgi oczywiście, które oni mają tu na sprzedaż. Bestiariusz już to mamy, je. Szkoda, że to nie jest nigdzie zaznaczone, że już czytałem. Ale tych ksiąg nie mamy i sobie je weźmiemy.
I tyle, nic więcej nie potrzebuję. Drugiego tomu nie mamy. On ma pierwszy, a ten będzie miał trzeci. No ale dobra, weźmiemy to co jest. Tak jest, one dużo nie kosztują. Także myślę, że możemy wziąć. Mam też kluczyk do otwarcia tego magazynu. Kwatermistrz go miał przy sobie. Chyba się opłaciło wykupić to lepszą kradzież kieszonkową. Tak się coraz bardziej do tego przekonuję. Ale przeczytajmy sobie te dwie księgi, bo później o nich zapomnę. Szukałem kiedyś jakiegoś papierku czy tam księgi, bo tam z winnicy zawinąłem, a okazało się, że to wino jest o takiej samej nazwie, nie księga. Nie wiem, czemu myślałem, że to może być księga. Mniejsza. Mniejsza o większość. A co to jest? No tak, to będzie to. Tego lata, jak i tamtego poprzedniego, a nawet oni gdzieś powiadali starsi jeszcze poprzedniego, plony nie były urodzajne, ryby nie brały jak kiedyś. Lato jak z cebra dzień za dniem, noc za nocą. Lichą porą przybył tedy na brzeg piaszczysty zamorski król z setką uzbrojonych po zęby wojowników. Był to człowiek chciwy i butny, a życie ludzkie znaczyło dla niego tyle, co pełzające pod stopami chrząszcze. Zszedł tedy król niewolników z karmazynowej łodzi po karkach swych sług, dysząc ciężko, wszak był mężem tęgiej postury. Rozejrzał się od prawa do lewa, licząc na bitkę godną niejednej pieśni, lecz próżno było takowej szukać. Zamiast sposobiąc się do walki obrońców, watażka obaczyła jeną wychudzonego starca, a za nim trzech młodzian trzymających w rękach wichlinowe kosze z darami. Starzec miał nadzieję, iż zamorski król zadowoli się podarkami i zaniecha bitwy. Monarcha butny spojrzał tedy z pogardą na złożone pod jego stopami trybuty, parsknął pod nosem i opasł łapą, odrzucił je wszystkie. Zażądał, aby młodzieńcy wskazali mu większy skarb tej ziemi, a jeżeli z żadnego z nich nie będzie zadowolony, poprzysiągł, iż same ciemności Morgradu zstąpią na nich rychło. Okej. Okay. Po godzinnym marszu wijącym się wilgotnymi korytarzami zamorski król dotarł wraz z chłopcem do końca groty, lecz skarbu ani nie było widać, ani słychać. Zbiesił się wtedy groźny, po stokroć chwycił młodziana za gardło i wstrząsnął nim kilka razy, aż niemal całe życie z niego wydusił. Chłopiec resztkę sił wskazał na błyskające w ciemności srebrne kamienie, a radość chciwego króla nie było końca. Prędko zuchwalec skrzyknął wszystkich swoich żołdaków i kopać im nakazał tak długo, aż całe bogactwo tej góry wydobył. Wydobyte nie zostanie. Trochę ten dialekt mnie wkurza, ale dobra. Wszystko w tej całej kurzawie dopatrzyć nie mógł się młodziana, jednak nie zbiesił się po raz wtóry, bowiem wizje o nieprzebranych skarbach i potędze niemal w całości zajęły mu głowę. Gdy ostatni z głazów broniących dostępu do srebrzystej nagrody został odsunięty, nagle coś w głębi zaszumiało, zawyło, grzmotnęło i wielka ściana wody chlustnęła z odsłoniętego tunelu wprost na zdumiałego maluczkiego króla, głupca jego tchórzliwych żołdaków. Przedto kończy się ta historia. Psotny Neordek ukarał zamorskiego króla, a srebrzysty strumień po dziś dzień płynie na wyspie, cholera jasna. Brakuje nam drugiej, żeby dostać buffa, ale prędzej czy później się trafi. Zamknijmy drzwi, żeby nikt nas nie podglądał. Co my tutaj mamy w tym magazynie? Dobra, no oczywiście bierzemy wszystko, co jest do wzięcia. No, akurat miodu ostatnio nam brakowało do gotowania, także spoko. A, jeszcze uzupełniłem zapasy, gotując na zapas, nie? Także to jeszcze i chyba tyle, jeśli chodzi o to, co robiłem między odcinkami. Dobra, co mamy tu? Kurwa, nie zapowiada się to optymistycznie. Zamknięte drzwi. Okej.
dobrze były zamknięte. Także liczę na coś w środku. Miotła też się przyda. Zapasy grogu. Dobra, bierzemy oczywiście wszystko. Wino pewnie. Skrzyneczki nie są zbyt dobrze pilnowane, no ale dobra. Kurwa, a ja sobie to robiłem z tych korzeni. No ale dobra, nie zmarnuję się, spokojnie. Tak, będzie na później. Zajebiście, to już się opłacało tu przyjść. I zaraz sobie z tego skorzystamy od razu. Za pamięci. Więcej siły, tym lepiej. Tak jest. No. Dobra, tutaj co mamy? Do zręczności, dobra, to będzie na później. Na później, tak. Odnawia punkty traf. No, zdecydowanie. Teraz nie ma sensu tego przepalać. Dobra. Tej zręczności chyba też trochę uzbieraliśmy, nie? W sumie to nie, w sumie nie. Myślałem, że troszkę więcej jej mamy. A te schody? Gdzie nas te schody zaprowadzą? Sobie zapiszę z tego wszystkiego, nie? Żeby tu się nie wkurzyli za mocno. Że tak się szwendam. Tu i tam. Ej, ty. Dobra, tu jest chyba wszystko w porządku. Pokaż mi. Dobra, tutaj nic ciekawego nie masz. Okej, to chodźmy najpierw odebrać od Garrosa zlecenie. Nagrodę. Jak nieźle, chociaż nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek będę się bawił w nocny. No raczej nie. Marvin, właściwy człowiek na właściwym miejscu. Jest robótka do zrobienia. No. W zasadzie formalność. Nic szczególnego dla prawdziwego tropiciela. Jeśli dostanę złoto za tę formalność, to czemu nie? Dokładnie. Prawdziwe nastawienie człowieka, Araxes. Słuchaj, ktoś musi sprawdzić, czy wytyczne dla tropicieli dotyczące terenów łowieckich ciągle są aktualne. Masz. To one. Udaj się we wskazane miejsca i oceń, czy stan faktyczny zgadza się z opisem. Obawiam się, że przez obecną sytuację na wyspie zwierzęta mogły zmienić nawyki. No, leć. Nie chcemy przecież, żeby ktoś, kto poszedł polować na ścierwojady zgodnie z wytycznymi, trafił na obszar zajęty przez zębacze. No raczej nie. No raczej nie. Dobra. Chcę ode... Doskonale. To paskudztwo dostatecznie długo sprawiało już problemy. Trzymaj. Oto twoja nagroda. Ile? 200. No dobra, niech będzie. Tak, nowe wytyczne. Mam sprawdzić, czy wytyczne opisujące tereny łowieckie tropiciela Araxos ciągle są aktualne. Mam nadzieję, że dokument Garrosa nie jest bardziej szczegółowy niż trzeba. Właśnie, może od razu przeczytajmy sobie za pamięci ten dokument. Tylko muszę go oczywiście znaleźć. Czy to będzie jakaś księga? No cholera wie. Ciężko oszacować. Mapa wioski, mapa kanałów, mapa... Zakrwawiona mapa, nie. Dziennik, nie. List. To też nie. Mapa do skarbu. Kurwa, czekajcie, bo zaraz tego nie znajdę. Co to jest? Dobra, ostra papryczka to na pewno nie. Czyli to może być gdzieś tutaj. To jest to? Nie, 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 to nie jest to. Lista nie, dokument poświęcony obywatelstwu też nie, stary list. Nope, wiadomość od końca. O, wytyczne, tak jest.
Wytyczne dla tropicieli numer 4, 5 i 8. Potrzebne potwierdzenie. Podnóże wieży sygnałowej legowisko ścierwojadów. Sporadyczne występowanie inne zwierzęta. Poziom zagrożenia niski i potencjalne zyski niskie. Bursztynowe wybrzeże siedlisko krabów. Obecność ich młodych na brzegu czasami przyciąga morskie topielce. Poziom zagrożenia średnie, zyski średnie. Lasy przy małej winnicy dużo leśnych bestii. Często występowanie innych leśnych stworzeń, głównie wilki. Poziom zagrożenia średni, potencjalne zyski średnio wysokie. Okej. Okay. Z wytyczonych wynika, że muszę sprawdzić bursztynowe wybrzeże, podnoże wieży sygnałowej i lasy przy małej winnicy. Rozejrzę się tam i sprawdzę. No tak, ale to nie teraz. Jeszcze zanim pójdziemy zdać raport, to wiem, że jeszcze tutaj od nas... Pablo? Co nowego? Ludzie, dla których pracuję, to znaczy głowę... Wiem, że tutaj jeszcze ten gościu też ma dla nas zadanie z ramienia zbrojnych. Marvin, chodź tutaj. No. Mamy coś ważnego do zrobienia. Co tam? My? Zapowiada się ciekawie. Oj, wolałbym się trochę ponudzić, niż musieć to zrobić. Jedna z naszych najlepszych informatorek, karczmarka Helga, została okradziona. Odgraża się, że przestanie z nami współpracować, bo nie pilnowaliśmy jej zapasów. Pójdę z nią pogadać, uspokoję ją. A ty zajmiesz się odzyskiwaniem skradzionego towaru. Mam kogoś do pomocy? Tak, wysłałem na miejsce trzech gońców. Dowiedz się, co udało im się ustalić. Czekają na ciebie w piwnicy karczmy. Okej. Okay. Co słychać? Dobra robota, Sprzemyt. Powoli zaczynasz. Dobra. Zajmę się tym, tylko że no nie teraz. O, znowu dzienniczek się zapełnia, nie? Ej! Kogo ja widzę? Chwilę cię tutaj nie było. Mogę wiedzieć, gdzie się podziewałeś Marvin przez cały się ten czas. Zgliczował troszkę? Kontynuowałem śledztwo w sprawie zaginięcia mojego brata. Tak było. Jakieś postępy? Jeden z nich zaszył się w obozie na bagnie, znanym wśród miejscowych jako przystań łotrów. Miał przezwisko Duży Ben. Jest, to znaczy był, mistrzem tamtejszej areny i strasznym fajatem. No, był. Powiedzmy, że nasza rozmowa nie przebiegła tak, jak chciałem. Ani trochę. Ostatecznie niewiele się dowiedziałem, a sam Ben, no cóż, niewiele już może powiedzieć. Jeśli będziesz popełniał takie błędy, wątpię, byś prędko odnalazł swojego brata. Opowiedz mi lepiej, co wiesz o tej przystani. To speluna pełna różnej maści bandziorów. Tak jest. Jedyną zasadą, której tam się trzymają, jest wypełnianie rozkazów niejakiego Corteza. To on tam dowodzi. Jego ludzie organizują walki na arenie, handlują nielegalnymi towarami i przemycają ludzi. Czyli te szczury są w stanie zagnieździć się nawet w takich miejscach? No, to jest raport, jakiego od ciebie oczekiwałem. Chyba pora, żebyś dostał odpowiednie wynagrodzenie. Też tak myślę. Dobra, duży worek złota, okej. No czekaj, no może spokojnie, Marvin. Może nie tak obcesowo. Dziękuję, szefie. Widzę, jak bardzo się starasz odnaleźć swojego brata. Ale jak to mówią w naszym fachu, czas to pieniądz. Właśnie czasu mamy teraz bardzo niewiele, a problemów do rozwiązania całe mnóstwo. Skoro raport mamy za sobą, przejdźmy do meritum naszego spotkania. Liczyłem, że... Zeszłej nocy gubernator Morris wprowadził w mieście stan wyjątkowy. Coś mi powie o bracie, kurde. Dlatego nie chciałem tak obcesowo atakować go, ale widzę, że faktycznie ma to w dupie. Jak ta babeczka nam dobrze powiedziała, że mają to gdzieś. Stan wyjątkowy? Mam nadzieję, że chociaż złota nie pożałował. Statek z uchodźcami z Londram. Morris chce się upewnić, czy nie ma wśród nich bandziorów i wrogów politycznych. Z tego powodu wysłał niemal cały garnizon strażników, by dokładnie sprawdzili przybyszów. Głupiec liczy, że tym sposobem zapewni obywatelom bezpieczeństwo, ale naraża przy tym całe miasto na ogromne straty. Dobrze, że chociaż zrezygnowali z tego pomysłu zamykania miasta. Wtedy dopiero by się tutaj zagotowało. Nawet przed przybyciem tego okrętu w mieście nie panowały najlepsze nastroje. A opinia mieszkańców na temat uchodźców... No wiem, wiem. Cóż, pozostawia wiele do życzenia. Wiem. Jeśli na Archolos dojdzie do zamieszek, to stracimy na tym wszyscy. Dlatego zdecydowałem się posłać do portu część naszych chłopców. Mają pomóc w uspokojeniu sytuacji i pokazać, jak gildia troszczy się o nasze piękne miasto.
Okej. Czyli sytuacja została opanowana? Niestety to nie wszystko. Ktoś wykorzystał zamieszanie spowodowane przybyciem okrętu do portu i zaatakował Volkera, jednego z najbogatszych ludzi na całej wyspie. Zamach się nie udał, a bełtem oberwał jeden z jego ochroniarzy. Straż co prawda pochwyciła głównego podejrzanego, ale jak dla mnie tylko znalazła sobie kozła ofiarnego, żeby ukręcić sprawie łeb. Mam nadzieję, że to nie był ten Homer? Mam nadzieję, no wiecie, ten od Tamy, co daliśmy mu teleport. Dlaczego straży zależy na szybkim zakończeniu śledztwa? Lada dzień do miasta przypłynie królewski wysłannik w celu zebrania podatków i sprawdzenia, czy mieszkańcy przestrzegają prawa królewskiego. Nie jesteśmy na to odpowiednio przygotowani, bo w tym roku przybędzie wcześniej niż zwykle. I tutaj właśnie wkracza Gildia Kupiecka. Jak sam pewnie wiesz, ostatnio doszło do kilku niezbyt przyjemnych incydentów na linii naszej organizacji oraz reprezentantów Myrtany. Do tego ta konfiskata statków. Mamy teraz okazję, by pokazać, że Gildia Kupiecka to organizacja pełna profesjonalistów i że potrafimy rozwiązywać problemy miasta efektywniej niż straż. Okay. Chcę, żebyś to ty zajął się śledztwem. Wszystko już omówiłem z gubernatorem Morrisem. Roderick pewnie nie mógł wytrzymać ze złości, gdy o tym usłyszał. Dobra. A co ty, no właśnie, ciekaw jestem jego zdania na temat Volkera. A co ty myślisz o Volkerze? Volker od lat wspiera naszych kontrahentów. Jego zniknięcie ze sceny politycznej stworzyłoby lukę, którą trzeba by było szybko zapełnić. A zwyczajnie nie mamy na to czasu i pieniędzy. Osobiście za nim nie przepadam. Ale na ten moment nie możemy dopuścić, żeby chociaż włos spadł mu z głowy. Ciekawe, jaki ten człowiek jest tak właśnie twarzą w twarz, nie? Jaki jest naprawdę. Kim jest główny podejrzany? Jakiś sfrustrowany biedak. Podobno jego ojciec zadłużył się u Volkera na okrągłą sumkę. Spłata należności się przedłużała, a chłopak zaczął nachodzić Volkera i rozpowiadać, że jego rodzina została oszukana. Dlaczego to mnie wybrałeś do tego zadania? Z przemytnikami w mieście poradziłeś sobie całkiem nieźle. Niekonwencjonalne metody mogą przydać się w tym śledztwie. Świeże spojrzenie. Jesteś młody. W mieście jeszcze wiele osób nie zna twojej twarzy. Może uda ci się dowiedzieć czegoś więcej niż moim pozostałym chłopcom. No, to prawda. Myślę, że tak. Wiesz, gdzie znajdę tego podejrzanego? Pewnie gdzieś w lochu na terenie koszar. Zakładam jednak, że nie będzie tam siedział w nieskończoność. Zanim do niego pójdziesz, porozmawiaj z Volkerem i poznaj jego wersję wydarzeń. Tak zrobię. Wreszcie będę miał okazję poznać tego gościa, nie? Najbogatszego na wyspie. Nie byle kogo. Twierdzisz, że ktoś inny stoi za zamachem? Twierdzę, że dzieciak nie wyglądał mi na zamachowca. A straż zrobi wszystko, żeby zamknąć śledztwo przed przybyciem królewskiego wysłannika. To czy rzeczywiście stał za zamachem, zależy od wyniku twojego śledztwa. No okej. Może być trochę jak z tym, no właśnie z tymi przemytnikami, ale i też potem co było takie zadanie, co trzech braci się okazało, nie? To może być całkiem interesujące zadanko. Dokąd najpierw mam się udać? Zgaduję, że do niedoszłej ofiary zamachu, czyli Volkera. Jego dwór znajdziesz w dzielnicy mieszczanki, no to wiem. Jeśli zgubisz drogę. To wiem, dobra. Zajmę się tym. No. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Luzik. Wróć do mnie, gdy już uda ci się zebrać jakieś dowody. Pójdziemy z tym do ratusza i przekażemy wszystko gubernatorowi Morrisowi. Ruszaj i pokaż, jak radzi sobie z takimi problemami Gildia Kupiecka. Dobra, raport z pracy w biały dzień. Tak, będzie z cudem graniczyła, okej. Jeszcze go wypytamy. Mamy kolejny poziom, zajebiście, w biały dzień. Zakończony raport z prac. Tak jest. Dobra, trochę tych zadań nam się tu narobiło, ale interesuje mnie jeszcze jedna sprawa, ten mieszek. Bo kurde, brata nie pomógł nam znaleźć. Czekajcie, to jest jakiś inny, zaległy. Mnóstwo monet, mnóstwo to znaczy 200. Kurwa, to szczerze mówiąc... No bez rewelacji, nie? No jest to jakaś sumka, nie powiem, ale... No dupy nie urwało, krótko mówiąc. Dupy nie urwało, dobra. Ej, ty! Co tam jeszcze się dzieje?
Wydajesz się czymś zmartwiony. Coś się stało? No. Marvin, miałeś już okazję odwiedzić naszą kopalnię złota? Tak. Jakiś czas temu ją odwiedziłem. Udało mi się zarobić kilka monet. Pewnie zauważyłeś, że delikatnie mówiąc, nie wszystko przebiega tam zgodnie z procedurą. Delikatnie. Dochodzą mnie wieści, że nastroje stają się coraz bardziej napięte, a z każdym dniem widzę, jak trafia do nas coraz więcej skarg i pozwów. Obawiam się, że jeśli tak dalej pójdzie, to może dojść do jakiegoś buntu, a to byłby świetny pretekst dla królewskich, by przejąć kopalnię. Znając ich aktualną politykę, połowę górników wysłaliby prosto do Górniczej Doliny. Dobra. Co mam zrobić? Chcę, żebyś za kilka dni ponownie udał się do kopalni. Dowiedz się, co tam się naprawdę dzieje i upewnij się, że praca będzie przebiegać jak dawniej. Okay. Jeśli górnicy rzeczywiście planują jakiś przewrót, to musisz rozbić ich grupę. Tylko nie zacznij ich tam mordować. Roder ich patrzy nam na ręce. No wiem, wiem. Spokojnie. I to nie będzie podejrzane, jeśli nagle wrócę do kopalni. Może mi coś powiedzieć o Igorze? Nie miałem... No dobra, powiedz mi. Możesz mi coś powiedzieć o Igorze? Nie miałem okazji go poznać. Zawsze był człowiekiem od liczb. To właśnie z tego powodu został wybrany na zarządcę kopalni. Dostawy zawsze były na czas i dokładnie odliczone, ale ostatnio jest z tym dużo gorzej. Z tego co pamiętam... Nie radzi sobie z zapanowaniem nad tymi wszystkimi górnikami? Tak czy inaczej, nie możemy sobie teraz pozwolić na straty w tak istotnej inwestycji jak kopalnia. No gdyby tak. Igor sprawiał ci kłopoty lub nie chciał uwierzyć, że jesteś w kopalni z mojego polecenia, to pokaż mu tę pieczęć. To na pewno się przyda. Tylko pod żadnym pozorem nie może jej zobaczyć nikt inny. Dobra, z tego co pamiętam, tam było jeszcze gorzej niż w starej kopalni w G1. Tam był jakiś potężny konflikt i strażnicy też mieli dużo za uszami. Wręcz kopacze byli taką kastą, która była dość mocno naciskana, bez sensu. I to nie będzie podejrzane, jeśli nagle wrócę do kopalni? Większość górników regularnie odwiedza kopalnię. Poza tym sporo ludzi przeraziło się perspektywą zesłania do Górniczej Doliny. I mamy ostatnio wielu nowych pracowników. Nie martw się, nikt nie zwróci uwagi na twój powrót. Tylko pamiętaj, nikt nie może wiedzieć o twoim zadaniu. Nawet strażnicy i sam Igor. Okej. Wyruszę do kopalni w ciągu najbliższych dni. Miej oczy i uszy szeroko otwarte. Dobra, na pewno tak zrobię. Jak se... Sytuacja na wyspie się pogarsza, a to oznacza, że ludzie coraz częściej będą się uciekać do kraju. Dobra, ale na dzisiaj to by było na tyle. Myślę, że tą kopalnię zrobimy wcześniej niż ten zamach na Volkera, bo ciekawe, czy ten zamach na Volkera to nie będzie takie zadanie kończące ten rozdział, nie? I zaczynające czwarty, cholera wie. Zobaczymy, na razie się przekimamy i ogólnie to jest na tyle w tym odcinku. Także komentujcie, subskrybujcie i do następnego, na razie.